upale, Basia jest zdeterminowana, żeby znaleźć wygodne schronienie. Zważywszy na to, że temperatura sięga 40 stopni, jej upór jest ryzykowny. Dwa kilometry dalej wąsacze rozsądnie przeczekują upał w cieniu. Podczas gdy Raymond staje na głowie, żeby zapewnić swojemu statku bezpieczeństwo, głowa rodziny wąsaczy, Hieronim, odpoczywa. Większość wąsaczy ucina sobie drzemkę, ale Dyzio i Antek wolą obserwować sąsiadki. Wiewiórki ziemne mają swój własny sposób ochrony przed słońcem. Ich puchate ogony są